Za nami kolejny emocjonujący tydzień na rynkach finansowych, aczkolwiek już dużo bardziej spokojny niż dwa poprzednie. Wciąż sporo emocji było na Wall Street, gdzie początkowo trwało łapanie dołków, tych dołków średnioterminowych, tylko po to, żeby w środę tamtejsze indeksy bardzo mocno pospadały i zaliczyły najgorszą sesję. Od 2020 roku. Łapanie dołków trwało też między innymi na rynku euro-dolara. Natomiast jeżeli chodzi o inne rynki, rynek kryptowalut, notowania surowców. Łącznie z ropą, czy też notowania złotego, no to tutaj było już dużo bardziej spokojnie. I wydaje się, że rynki po tych nerwowych pierwszych, po tej nerwowym kwietniu i pierwszych tygodniach maja wreszcie znalazły jakiś balans i zmienność na nich będzie spadała. I właśnie takie mniejsze zmienności oczekuje w kolejnym tygodniu. Szczególnie, że będzie brakowało takich naprawdę ważnych publikacji makroekonomicznych, które mogłyby wstrząsnąć rynkami, wstrząsnąć inwestorami. I tak w poniedziałek, 23 maja, najważniejszą publikacją będzie niemiecki indeks Instytutu IFO, obrazujący koniunkturę w Niemczech w maju. We wtorek, 24 maja, zostanie opublikowana cała grupa indeksu PMI dla sektora przemysłowego i usługowego za miesiąc maj. Będą to wstępne dane od Japonii przez strefę euro, przez generalnie gospodarki europejskie, aż po Stany Zjednoczone. W środę zostaną opublikowane minutki z ostatniego posiedzenia FMC, co może być ważnym wydarzeniem, gdyż będą one odnoszone do Przyszłych decyzji amerykańskiego banku centralnego. W czwartek kolejny raz na, na tapecie będą dane. Ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to rewizja danych o PKB za pierwszy, za pierwszy kwartał. Przy czym rynek zdaje sobie sprawę, że no to są już dane mocno historyczne i natomiast to, co będzie wpływało na przyszłe decyzje, decyzje Fedu, a więc na skalę podwyżek stóp procentowych, jest zawarte w tych danych najbardziej aktualnych. Także z tego punktu widzenia amerykańskie indeksy PMI prawdopodobnie. Prawdopodobnie odegrają większą rolę niż publikacja zrewidowanych danych na temat PKB. Oprócz danych makro, tradycyjnie inwestorzy z uwagą będą śledzili wszelkie doniesienia płynące z Chin wszelkie doniesienia dotyczące odchodzenia od covidowych obostrzeń, czy też sygnały dotyczące stymulacji tamtejszej gospodarki, bowiem sytuacja w Chinach jest jednym z takich podstawowych czynników ryzyka. Niezmiennie dalej też będą obserwowane, obserwowana sytuacja w Ukrainie i to jak rozwija się sytuacja z wojną. Przy czym, zarówno w przypadku Chin, jak i w przypadku Ukrainy, o ile nie napłyną nowe takie mocne sygnały, to nie będzie to miało znaczącego przełożenia na nastroje i zachowanie rynków finansowych. Dziękuję za uwagę.